Amazing. I come back here 20 minutes, okay. As soon as I finish. Hello everyone, we have just come to Nowe Mesto for the first round of this year Mountain Bike World Cup. Mam nadzieję, że zabrzmiało światowo, no bo w końcu jesteśmy znowu na Pucharze Świata w Nowym Mieście w Czechach. Tak to wygląda w piątek po południu. Oficjalny trening i takiej ilości zawodników z całego świata. Brzęczy też, nie? Pierwszy trening, dzień pierwszy, no i obczajka standardowo, generalnie tu się nic nie zmieniło, te kamienie są takie same od lat, no ale jak się tu jest raz na rok, to i tak dobrze jest sobie najpierw troszkę obejrzeć, a potem dopiero przejechać. Tutaj linii naprawdę, tyle patentów co ludzie mają, to jest po prostu nieskończoność, naprawdę. Jak tu się stanie na 15 minut i zaczyna patrzeć, jak ludzie jeżdżą, to każda dosłownie kombinacja kamieni tutaj idzie, każda. Z prawej do lewej, z lewej do prawej, lewą, prawą. Generalnie ja otwartych drzwi wyważał nie będę, przetestuję sobie dwie takie chyba najbardziej klasyczne linie, czyli albo cała strona jakby, no patrząc z tej perspektywy to lewą, albo tak jak tu chłopaki jadą, czyli zaczynamy drugą i tutaj przed drzewem przecinamy. To są takie dwa najprostsze, najłatwiejsze patenty. A tu różnic czasowych i tak nie ma za bardzo, więc to jest tylko kwestia... A koła szczelają. Bardziej tu jest kwestia, żeby to wchodziło za każdym razem odruchowo, żeby nie było ryzyka po prostu, że coś tutaj nie wyjdzie i zostawimy obręcz na kamieniu. To jest nowe. Tutaj zmienili. Tego nie było, no. Od razu się zjeżdżało na dół i szło. Tutaj zrobili tak, jak było kilka lat temu, czyli tamten podjazd pociągnęli dwa razy wyżej. Tak już kiedyś było, a tutaj się zjeżdżało jakoś inaczej, nie wiem jak, ale... Jeden podjazd więcej zjeżdża. Jest no kawałek więcej podjazdu, ale też dłuższy zjeździk, to jest fajna sekcja, to jest taka naprawdę taka, taka dzika, taka downhillowa, dużo korzeni, takie... Szeroka. Podoba mi się. W tym roku śpimy sobie na końcu świata, a przynajmniej na końcu asfaltu, w takim oto prestiżowym dworku. Generalnie baza noclegowa w Nowym Mieście i okolicy nie jest niestety zbyt rozwinięta i zazwyczaj jest tak, że trzeba, a patrzcie jaki system w ogóle z kosmosu, jaka technologia. No, ale generalnie ciężko znaleźć coś, co jest bezpośrednio w Nowym Mieście i zazwyczaj kończy się tak, że śpi się od kilkunastu do tam 20 paru kilometrów od Wysoczyny, no i jakby taki tu jest urok tego regionu. No jest Nino. No i mamy teraz widok na Jolandynę z góry, tak się ogląda trasy. No i nagrywki trasy standardowo. Słuchajcie, ludziom w potrzebie się nie odmawia, także zgłosiła się do mnie taka pani. Powiedziała, że nie ma szelek do GoPro i czy bym jej nie pożyczył, no to jej pożyczę, no jakby wiadomo, nie? Ładnym kobietom się też nie odmawia, także... Jak się masz? Dziękuję! And subscribe! Subscribe! Amazing! I come back here 20 minutes, okay. As soon as I finish. Thank you, handlebar. I think it will be good. Okay, amazing! Thank you, Michael! Thank you. You succeed? I finished the camera. And everything was okay? I think was good. Yeah, it was amazing. Okay, so battery didn't die.
No, but it was really low, 6%. Yeah, I saw that, but was 35%. But... Okay, yeah. No, it was amazing, it was perfect. Actually, Do you have your computer? Yeah, here? Yeah. The guy is taking on the computer already, so it's easy. But then, maybe glad. 2 minutes in Swedish. Sure. And, thank you so much. You saved really my day. Thank you very much. No jak widzicie, korzystam tutaj nawet z wagi kuchennej, ale to nie jest aż tak, nie wiem, jakieś dziwne, jakby można sądzić. Po prostu po tylu latach jeżdżenia, ścigania się, ja już wiem mniej więcej, ile potrzebuję picia na wyścig, także po prostu, żeby sobie to równo rozlać, to jest najprostsza metoda. No i oczywiście do tego izotonik od PN Nutrition w moim ulubionym smaku, czyli granat malina. No i to jest... Te 6 bidonów powinno mi wystarczyć spokojnie na cały wyścig. Tu jest niecałe 1,5 litra właśnie wody rozrobionej z izo. Do tego będą także żele. I tak to wygląda. No a tutaj w tle sobie leci odpalanie jakiegoś starego silnika. Jeszcze tylko szybko powiem, dlaczego nie ma feedlocka, bo jak już zacząłem wątek, to na pewno takie pytanie się pojawi. Powód jest bardzo prozaiczny. Po prostu w ostatnim czasie pogubiliśmy trochę tych bidonów. A nie bardzo czuję potrzebę, żeby inwestować w następne, akurat w przypadku roweru do cross country, gdzie trzeba ich dużo. One właśnie potrafią ginąć, bo wyrzucisz na przykład na boksie, ktoś nie ogarnie, nie zbierze i jest ich coraz to mniej. Natomiast cały czas podtrzymuję, że feedlock jest fajnym gadżetem, jestem z niego zadowolony i dalej na pewno będę z niego korzystał w rowerze enduro, w szosie prawdopodobnie też. To są dobre jakościowe produkty. I naprawdę fajnie one działają, feedlock nie wypada, także jakby to nie jest tak, że nagle mi się odwidziało. Po prostu jakby nie chce mi się kupować kolejnych, to jest prostsze rozwiązanie i do takiego ścigania w XC też jakby sprawdza się równie dobrze. Wyścig kobiet jest dużo wcześniej niż nasz, bo o 11.30 my startujemy o 15.00, więc jest bardzo dużo czasu. Także w sumie to się dobrze składa, bo może coś wam pokażemy dzięki temu. Właśnie z wyścigu kobiet. No i jadą, na razie pilot. Liderka już odjechała, niesamowite. Kurczę, czegoś takiego nie widziałem. Ale jadą następne. Wybrałem to miejsce nie bez powodu, bo póki co jest tutaj duże, można powiedzieć, zasób miejsca, jest płynnie. Dziewczyny jadą sobie bez przerwy. Ale zobaczymy, co tu się będzie działo za chwilę. Jest Jolanda, jest Klaudia Czabok, jest Ola Podgórska, jest Tosia, a jest Gabriela. I już zaczyna się właśnie to, na co czekałem, czyli stały element, korek na mostku, ale i tak jestem w szoku, bo przejechały praktycznie wszystkie, one się już skończyły i dopiero te ostatnie, może 10 zawodniczek się zakorkowały. Bo niestety przeważnie nie wygląda to tak kolorowo i naprawdę na tym mostku można tutaj spędzić spokojnie minutę, czasem dwie i wcale nie przesadzam. Bywały takie lata, bywały takie wyścigi, szczególnie u mężczyzn, których jest więcej i jadą nieco szybciej i tu jest zawsze po prostu Armagedon w tym miejscu, nieśmiertelny mostek w Nowym Meście. To nie był, nigdy tego nie zrozumie, bo tego żaden film nie odda. Co tu się dzieje, ile tu jest ludzi po prostu, jaki tu jest tłum, jaka tu jest wrzawa, to jest niesamowite, jest to piękne. Jest to najpiękniejsza impreza, na jakiej kiedykolwiek byłem, a byłem też na paru innych, które też były niezłe, ale jednak Nowe Mesto zawsze będzie chyba dla mnie top 1, bo takiej atmosfery jak tutaj po prostu nie ma nigdzie. Największa ubojnia. Go! Ściana na wprost, 20% pokorzenia. Także naprawdę jest tu hardkorowo, ale co tu się dzieje? No słuchajcie sami. Dzień dobry.
Generalnie w Nowym Meszcze na Pucharze Świata są dwie techniki kibicowania. Można albo latać po całym lesie, z jednej strony na drugą, po prostu biegać przez cały wyścig, albo jedzie drzeny. Albo można zająć strategiczną pozycję na trybunie tutaj, przy największym Rockgardenie, i wtedy widzisz Rockgarden, widzisz podjazd przed Rockgardenem, a resztę trasy widzisz na ekranie. Jedzie Jola! Tak jest. Więc dla kogoś, kto ma wyścig za 3 godziny, zdecydowanie opcja trybuną jest lepsza, bo nie trzeba ubijać nóg. A zobaczy się i tak zdecydowanie najwięcej sumarycznie. Ale walka. Ostatnie okrążenie. Jest walka. Historia troszeczkę leje przed startem, jak widać. Te okulary moje masz, co mam, czytałem. Mam receptę. Tutaj chyba, nie? Dwie minuty masz. Dawaj, pracuj, pracuj! Dobrze! Dawaj, dawaj, Misiek, dawaj, dawaj! Nie ma czasu! Dawaj, Michał, goń ich, goń! Dawaj swoje, Michał! Dawaj, Michał, Michał! Szybciutko, jesteśmy właśnie po Pucharze Świata w Nowym Meszcze. Pogoda była świetna, bo jak widać pada, także się zrobiło troszkę wilgotno, ale jak dla mnie warunek naprawdę był świetny. Rower po prostu cudo. Nigdy nie miałem tak dobrze ustawionego sprzętu, w sensie zawieszenia i tak dalej, bo jednak co roku jak tu przyjeżdżam, jestem bogatszy o nowe doświadczenia z enduro. Także jechało mi się naprawdę świetnie. Było parę jakichś tam potknięć, ale tu jest takie szaleńcze tempo. Człowiek cały czas jedzie na takiej odcinie, że ciężko tego uniknąć. Chyba 74 miejsce. Tak, 74. No, tutaj tata mówi, że tak. Więc jest to moja życiówka na Pucharze Świata w elicie. 60 to był mój taki cel na dzisiaj, że byłbym taki super zadowolony. Ale generalnie to 74 miejsce też biorę, jak mówię, no jest to mój rekord póki co. Byłem chyba przedostatnim zawodnikiem bez dubla, tak mi się wydaje. Nie, i to też, nie. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. To też pokazuje, że generalnie no, tempo było mocne. I co, za tydzień widzimy się w Jeleniej Górze. Kurczę, nie wiem jak u was, ale w tym Tarnowie to pogoda jak w Nowym Meście. Jak był kwiecień, to czekałem, żeby był maj i była lepsza. Teraz jest połowa maja,
i czekam na czerwiec, żeby w końcu było lato. Mam nadzieję, że się w końcu doczekam. No ale nieważne, w każdym razie dziękuję bardzo wszystkim kibicom za doping, za wszystkie podesłane mi filmiki, za wszystkie wspólne zdjęcia, za wszystkie miłe słowa. Wiem, że nie z wszystkimi udało mi się złapać w Nowym Mieście, ale u mnie jest taki problem, że niestety nie mam takiego wielkiego namiotu, nie wiem, Treka albo NS-a, jak ma na przykład Jolka czy inni, tylko gdzieś sobie stoimy autem na parkingu, no i po prostu wiecie, no ciężko jakby się złapać ze wszystkimi. Ale tak czy inaczej bardzo dziękuję. No i następna szansa, żeby się złapać właśnie w Jeleniej Górze już w najbliższą sobotę. Oczywiście zapraszam też na Puchar Tarnowa, który już 18 czerwca, link do wydarzenia i do strony z zapisami regulaminem macie w opisie filmu. Impreza firmowana przeze mnie, także naprawdę serdecznie zapraszam wszystkich. Powinniście na niej być. Jest już wrzucona na Facebooka trasa, film z objazdu trasy, który pewnie na dniach ukaże się również tutaj na moim YouTube'ku, także możecie sobie obejrzeć albo wejść na fejsika i obejrzeć ją szybciej. Bardzo dziękuję jak zwykle wszystkim wspierającym mnie na Patronite oraz na wszystkie inne sposoby, też komentującym, lajkującym i tak dalej. Patronom dziękuję również za cierpliwość, tym, którzy czekają na koszulki i inne rzeczy, ale uzupełniłem już wszystkie zapasy, mam nowe koszulki, nowe opaski na rękę, także będę Wam to wszystko już teraz powolutku wysyłał. Dzięki wielkie za wyrozumiałość. Dla porządku, ponieważ niektórzy się o to ostatnio dopominali, miejsca reszty Polaków w elicie mężczyzn. Otóż najlepszy wynik wykręcił Krzysiu Łukasik, był 47, potem Filip Helta 57, następnie Paweł Bernas 69, potem ja 74, za mną Karol Ostaszewski, miejsce 90, no i Bartek Wawak zszedł z trasy, czyli startowało nas 6 chyba. Tak, 6. No, także trzymajcie się, ja wracam do domu, bo pada. No i widzimy się w następnych materiałach. I łapka w górę na koniec. Jak nie za mnie, to chociaż za Jolkę, nie? Należy się. Subscribe!